jutro lub w środę ruszą pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia lekcyjne w szkole podstawowej w Monkiniach koło Nowinki. Wszystko wskazuje na to, że rodzicom uczniów udało się utrzymać placówkę i po tygodniu zabiegów odetchną z ulgą. Szkołę chciały zamknąć władze gminy na czele z Dorotą Winiewicz, wójt Nowinki. Samorząd zabiegał o to już kilka miesięcy temu. Zgody nie dał jednak podlaski kurator oświaty. W sierpniu okazało się, że w placówce nie będzie komu uczyć, a dotychczasowa dyrektor zrezygnowała z pracy. Rodzice nie dali za wygraną i od początku roku szkolnego przyprowadzali dzieci przed zamknięte drzwi szkoły. Jednocześnie sami znaleźli nową dyrektor i nauczycieli. Pojawiły się jednak problemy formalno-prawne z zatrudnieniem dyrektor. Byli dziś na miejsce Beata Pietruszka, podlaski kurator oświaty oraz Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zapewnili, że za kilka godzin resort oświaty wyda odpowiednią opinię w sprawie zatrudnienia dyrektor i zajęcia lada dzień ruszą. Pani kurator potwierdziła w rozmowie z panią wójt, panią sekretarz, że gdy tylko otrzyma wniosek od pani kurator, o pani wójt, wówczas maksymalnie szybko postara się wydać pozytywną opinię, tak aby dzieci w możliwie krótkim terminie, może jutro, może pojutrze, o ile to będzie możliwe, mogły rozpocząć zajęcia szkolne. Tym, że mówiliśmy rodzicom, że być może to nie uda się, no bo to jednak trzeba pewne formalne sprawy załatwić w ciągu paru godzin, bo takiej możliwości tak naprawdę nie ma. Ale jak najszybciej, na pewno dzień, dwa, myślę, że uda się. Tak, że szkoła ruszy i już nie będą rodzice, a przede wszystkim dzieci stać przed szkołą. Natomiast Dorota Winiewicz, wójt gminy Nowinka, zapewniła, że po tym jak otrzyma odpowiednie interpretacje przepisów resortu, gmina powierzy dyrektor kierowanie szkołą. Nie kryła, że w jej ocenie takie rozwiązanie nie jest najlepsze. Zgodnie z wiedzą, wójt teraz do placówki będzie uczęszczało 5 uczniów. W tej chwili nie wiem, jak będzie w kolejnych dniach czy miesiącach, natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o dzieci subwencyjne, czyli w klasie 1-3, no to do pierwszej klasy zapisane chce się zapisać jedno dziecko, do drugiej dwoje i do trzeciej dwoje. I jeżeli chodzi o szkołę 1-3, tak, o klasę 1-3 to wszystko, chyba że jacyś rodzice jeszcze skądś tam przywędrują do tej szkoły i kilkoro przedszkolaków. Więc uważam, że nauka w klasie jednoosobowej nie sprzyja całkowicie dobremu rozwojowi społecznemu, aczkolwiek no, to dziecko będzie miało indywidualne nauczanie, być może będzie zadowolona mama. Nie wiadomo jednak, ilu rodziców na wieść, że szkoła będzie działać, zdecyduje się przenieść swoje dzieci ze szkół chociażby w Płocicznie lub Nowince do Monkiń. Oczywiście są takie dzieci, które już od początku wybrały edukację w pobliskiej szkole poza terenem naszej gminy. Te dzieci uczą się w Płocicznie, jak również sporo dzieci rzeczywiście z obwodu monkińskiego wybrały już kilka lat temu naukę w Nowince. Także no, nie wiem, jak się potoczą dalej losy ilościowo, tak? Jak będzie wyglądała szkoła w Monkiniach. Ja znam dane na teraz, tak? W rozmowie z dziennikarzami wójt przypominała, że musi dbać o dobro całej gminy, a utrzymanie niewielkiej szkoły to duży ciężar finansowy. Proszę pamiętać, że ja muszę dbać o cały budżet gminy. Dostałam taką rolę. I rzeczywiście jest nacisk ze strony kilku rodziców ze strony Monkiń, jest nacisk również rodziców, mieszkańców po drugiej stronie, którzy uważają, że jednakowoż 270 z samego budżetu gminy przeznaczanie na 5 czy 10 dzieci nie jest to racjonalną gospodarką dla całej gminy. I ja to słyszę cały czas, tak? Więc są dwie strony. Dwie strony chcą być wysłuchane i oczekują moich działań.